W wyniku II wojny światowej na świecie ukształtował się tak zwany dwubiegunowy porządek. Tworzyły go dwa supermocarstwa, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. W 1991 roku, po kilkuletnim procesie agonii, rozpadło się Imperium Sowieckie. Związek Radziecki przestał istnieć, zastąpiła go Rosja, która wskutek ogólnego kryzysu ekonomicznego, ale również politycznego spadła jakby z poziomu supermocarstwa do rangi jednego z mocarstw regionalnych. I od tego momentu zaczęto mówić o świecie jako o świecie jednobiegunowym. O świecie, w którym mamy tylko jedno supermocarstwo, czyli Stany Zjednoczone. Wojna w Iraku, która właśnie się zaczęła, przesądzi, czy ten proces się utrwali, czy będziemy rzeczywiście mieli w ciągu najbliższych kilkudziesięcioleci do czynienia z sytuacją świata jednobiegunowego, świata, w którym Stany Zjednoczone będą niekwestionowanym supermocarstwem. I taki scenariusz jest możliwy, jeśli ta wojna skończy się bardzo szybko spektakularnym zwycięstwem amerykańskim. I możliwy jest scenariusz inny, a mianowicie taki, w którym ta wojna nie skończy się szybko, przerodzi się w długotrwały konflikt i w Iraku, i w różne poważne ataki terrorystyczne na różnego rodzaju obiekty amerykańskie na całym świecie, no i oczywiście na terytorium Stanów Zjednoczonych. I wówczas to przywództwo amerykańskie, to supermocarstwowość Stanów Zjednoczonych zacznie być kwestionowana i powoli będziemy wracać do świata wielobiegunowego. Świata takiego, który mieliśmy przed II wojną światową, kiedy było kilka liczących się państw na świecie, ale żadne z nich nie miało przewagi nad pozostałymi. Ten drugi scenariusz wydaje mi się mniej prawdopodobny, choćby z tego powodu, że dzisiaj nie bardzo widać jakiekolwiek inne państwo, które byłoby w stanie, tak jak Stany Zjednoczone, przeznaczać na wydatki zbrojeniowe ponad miliard dolarów dziennie. Więc w moim przekonaniu scenariusz pierwszy zwycięstwa jednak Stanów Zjednoczonych, dość spektakularnego i umocnienia tej jednobiegunowości świata jest prawdopodobny najbardziej. Natomiast oczywiście pozostaje kwestia, co jest dla świata dobre. I wokół tego toczy się dyskusja i to jest kwestia tego podziału, który zaistniał w Europie w ostatnich miesiącach w związku z tym jakby amerykańskim zaangażowaniem w Iraku. Otóż Europa wyraźnie podzieliła się z racji, jak się wydaje, obaw właśnie przywódców głównych państw europejskich, przede wszystkim Niemiec i Francji, przed zbytnią dominacją amerykańską. Francuzi mają w tej sprawie już długoletnie tradycje. Przypomnę generała Charlesa de Gaulle'a, który już w latach 60. wyprowadził Francję ze struktur militarnych NATO, który bardzo wyraźnie kontestował to przywództwo amerykańskie. No ale de Gaulle miał ograniczone pole manewru, bo był człowiekiem rozsądnym i zdawał sobie sprawę, że przez przeciągnięcie tej kontestacji Stanów Zjednoczonych poza pewną granicę będzie w istocie rzeczy działaniem na rzecz Związku Radzieckiego. Dziś tych ograniczeń nie ma i w związku z tym bardzo wyraźnie widać, że Francuzi pozwalają sobie na znacznie więcej. Bardziej zaskakujące jest stanowisko Niemców, którzy jednak bardzo wiele zawdzięczają, dzisiejsze Niemcy, jeśli chodzi o swoją zamożność, bezpieczeństwo, Amerykanom. To, że nie podzieliła większość obszaru Niemiec losu wschodniej części, czyli Niemieckiej Republiki Demokratycznej, to jednak jest zasługa w dużym stopniu Amerykanów, ich determinacji. I to jest dość zaskakujące. Wydaje się, że taka linia kanclerza Schrödera wynika z pewnych uwarunkowań w polityce wewnętrznej. On po prostu zorientował się, że wygra wybory, jeśli będzie uderzył w antyamerykański ton. Wygrał te wybory, a później zaczął brnąć w tym kierunku coraz mocniej, patrząc na nastroje społeczne, nie radząc sobie z sytuacją gospodarczą, mając na głowie kryzys socjalny, zdecydował się uderzyć właśnie w ten bębenek antyamerykanizmu i na tym skorzystać. Także w moim przekonaniu, reasumując, wojna na pewno będzie bardzo istotna, natomiast nie sądzę, żeby zmieniła ten trend w układzie sił na świecie, który ukształtował się po roku 91, a więc po rozpadzie Związku Radzieckiego.